Witam Was serdecznie w pierwszy dzień nauki szkolnej, czyli 2 września. Dzisiaj nagrywam kolejny przejazd techniczny. Tym razem jest to pstryczek elektryczek, czyli Solaris Urbino 12.4 elektryczny. Numer taborowy 109, czyli najwyższy numer taborowy na elektryku. No i właśnie wycofuję sobie z miejsca postojowego. Jak widzicie, jeszcze, zresztą zaraz zobaczycie, no, jeszcze stoją wszystkie elektryki. Także jest to pierwszy elektryk, który dzisiaj wyjeżdża z zajezdni. Nie ma co prawda tutaj bodajże 104, ale mijam go, stoi przy hali napraw. Także startujemy sobie, przelecę koło przygubów. Przeguby też jeszcze nie zdążyły wyjechać. Kosy już zagrzane. Dzisiaj akurat będzie można spotkać na linii 18. Rozmawiałem właśnie z właścicielem. Wyjeżdżam sobie właśnie na linię 0B. Widać już, że lato dobiega końca. Wczoraj zaczynałem pracę, było około 14 stopni, dzisiaj już niestety 7, także niestety nie dało się wyjść z domu bez bluzy. Dzisiaj zapowiadają się korki na mieście. Parę dni temu zmarł były prezydent Tadeusz Ferenc. Dzisiaj odbędzie się jego pogrzeb. Część linii będzie zawieszonych. Miasto zapowiedziało, że postawi pod katedrę, gdzie odbędzie się msza żałobna za prezydenta. Zapowiedziało 15 autobusów, które mają przewieźć ludzi z katedry na cmentarz i z powrotem. Przemierzam ulicę Lubelską, czyli dobrze Wam znaną trasę. Wszystkie linie właściwie do ronda rodziny Ulmów. Wszystkie przejazdy techniczne, czyli wyjazdy z zajezdni na linię, odbywają się do ronda rodziny Ulmów tak samo. I później w zależności od tego, na jaką linię się wyjeżdża, albo autobusy jadą dalej prosto w ulicę Lubelską, albo skręcają w lewo w stronę ulicy Rzecha. Ewentualnie, jeżeli jest to linia 20, to skręca w prawo w ulicy Krogulskiego i pierwszy przystanek ma w tym przypadku Warszawska Borowa 08. Jak widzicie, prędkość nie była duża, także autobus się zatrzymał raz, dwa. Hamulce akurat elektryk ma bardzo, bardzo dobre. Trzeba tylko uważać, jeżeli się jedzie z pasażerami, bo no, dosłownie autobus staje dęba, także mógłbym pasażerów poprzewracać. Niestety, tak jak mówiłem, zbliża się koniec lata, początek jesieni, następnie zima, czyli coraz później będzie się robić jasno. Mamy 4:35. Jeszcze jakieś 2 tygodnie temu o tej porze było jasno, albo już było jasno, a teraz niestety ciemnica. Osobiście nie lubię jesieni i zimy, ponieważ trzeba się ubierać ciepło, czyli więcej ubrań trzeba na sobie nosić, człowiek jest bardziej skrępowany, rano się przychodzi do autobusu, to jest zimno, w zimy dodatkowo dochodzi skrobanie szyb, trzeba mieć podwójnie wzmożoną uwagę, bo o
rzeczywiście na drodze jest często ślisko, albo przy jesieni, jeżeli już tak mamy okolice października, kiedy większość liści z drzew już opadła i są na drodze, zwłaszcza rano trzeba uważać, kiedy jest na lubi być zaśrubiony, lubi być wilgotna, do tego dochodzą liście i niełatwo o wprowadzenie, o wpadnięcie w poślizg. Zbliżam się do skrzyżowania z ulicą Trębeckiego i Staromiejską. Jedni elektryczki lubią, inni nie lubią. Ja tam bardzo lubię te autobusy przede wszystkim za to, że w środku jest cicho, nie ma wibracji. Nie licząc tam jakichś odgłosów typu trzeszczenie plastików, ale to wada większości dzisiejszych autobusów. Ale nie licząc tego, bardzo przyjemne, wygodne foto kierowcy. Na plus podłokietnik pod lewą rękę, na minus brak podłokietnika z prawej strony. Przyjemna, obszerna kabina, fotel z możliwością regulacji praktycznie w każdej płaszczyźnie. I właśnie sobie dojeżdżam do początku ulicy Lubelskiej. Będę wjeżdżał na rondo imieniem Jana Pawła II. Mijamy zjazd Warszawską. No i wjeżdżam w ulicę Marszałkowską. Czuć niestety właśnie zimno, muszę sobie ustawić grzanie, pewnie uruchomię na chwilę wypasto, bo jednak jest no nieprzyjemnie. Pozdrawiam przy okazji nagrania kolegów nagrywających, czyli kolegę z PKM Sosnowiec Damiana na Przekupie oraz trzech kolegów nagrywających z NPK Rzeszów, czyli RZKM, Gruby Misie na Hulajnodze i świeżo upieczonego kierowcę MPK, do niedawna kierowcę PKS Rzeszów, czyli autobusowego zajawki. Opuściłem osiedle Tysiąclecia, jesteśmy na osiedlu Śródmieście. Zbliżam się do skrzyżowania Alei Łukasza Cieplińskiego z Aleją Józefa Piłsudskiego. Opuszczam właśnie Cieplińskiego, wjeżdżam Piłsudskiego. Towarnickiego. Następnie skręcę sobie w lewo w ulicę Borelowskiego, by zakończyć przejazd techniczny na ulicy Kasprowicza, skąd rozpocznę kursy na linii zerowe. Jesteśmy na miejscu. Widzicie, ładowareczki ładnie sobie świecą. Jeżeli pasek na górze świeci na zielono, znaczy się, że ładowarka jest gotowa. Jeżeli świeci się na niebiesko, znaczy się, że autobus się ładuje. No ale to w tym momencie niemożliwe, żeby się świeciło na niebiesko, ponieważ żaden autobus nie stoi pod pantografem.
jesteśmy na miejscu. Już się wyświetlacz zmienił na kierunek Kasprowicza, dworzec lokalny. Czas wypełnić dokumenty, przygotować się do pracy. Dzisiaj krótka zmiana, 7 godzin 4 minuty, a nie przepraszam, bo to zmiennika. 6 godzin i 30 minut, czyli jeszcze lepiej. Czas wypełnić kartę, to sobie zasłonię nazwisko. Co by nie było widać, nie wiem czy na karcie widzicie, coś tam może będziecie widzieć. Że godzinę rozpoczęcia trzeba wpisać. Nie uczyniłem tego na zajezdni, bo musiałem sobie przygotować telefon do nagrania, bo to tak na spontanie wpadłem na ten pomysł, że będę nagrywał. Czyli mamy 4:48 wyjazd. Nawet nie, 4:46. Dobrze. No. Spisuję sobie stan licznika, żeby wszystko się wgrało, żeby wszystko grało w karcie tak jak należy. No i jestem właściwie gotowy do pracy. Coś tu piszczy, nie mam pojęcia absolutnie co. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam na kolejne filmy. I jeżeli jeszcze tego nie robicie, proszę o zasubskrybowanie mojego kanału, wciśnięcie dzwoneczka, żeby żadna premiera Was nie ominęła. No i co mogę Wam życzyć? Udanego dnia, tygodnia, miłej nocy, w zależności od tego, o której godzinie to oglądacie. Pozdrawiam serdecznie.